Siemano. Ostatnio coś mi się nie poszczęściło, jak wychodziłem w godzinach wieczornych. Być może każdy myślał tak jak ja. Chce się będzie pocić na 30-stopniowym upale, jak lepiej wyjść pod wieczór. No ale klienci też wtedy wychodzą na spacery. No i dzisiaj stwierdziłem, że idę w największą lampę. Może klienci będą zamawiać takie zimne piwka, lody. W sumie pora jeszcze obiadowa. Dla niektórych 15:30. Ale jest ciepło, jest gorąco. Lampę. Po 4 paki może być. Tam nie wiem, czy mówiłem, zamówiłem sobie szybszą ładowarkę 4-amperową do tej baterii, co by ją 2 razy szybciej ładować. No i zmyślam, jak mi przyjdzie ta druga bateria, ta 23-amperowa, to jedną ładować jedną ładowarką, drugą. No ale się okazało, że ta druga bateria ma inne złącze, inny port do ładowania. Więc od razu wziąłem i zamówiłem drugą ładowarkę z portem pod tą nową baterię. Wszystko przyszło. I ząg. Ja przed zakupem pisałem do sklepu, czy ta bateria, którą zamawiam, będzie pasować do listwy, do tej, co mam teraz przymocowaną na stałe do ramy, żeby tylko zajechać do domu, podmienić baterię i iść dalej, a nie potwierdzili mi, że jest taka sama. Specjalnie z tego samego sklepu brałem, tej samej firmy, baterię, tylko że większą. No i co? Przyszła bateria, okazuje się, że jest inne złącze na listwie. Nie pasuje. No to napisałem do nich, że specjalnie pytałem właśnie i potwierdzili mi, no teraz ta bateria mi jest do niczego niepotrzebna, bo ja nie będę odkręcał śrub od bidonu specjalnie, żeby sobie baterię zmienić. No nie róbmy sobie żartów. Pytam się, czy przysłał kuriera, żebym nadał zwrot, czy na własny koszt mam to odsyłać. Skopiowałem im rozmowę. Wysłałem zdjęcia, jak różnią się te baterie. No i baterie pojechały z powrotem, od razu wziąłem, zapakowałem tą ładowarkę, no bo ona w takim razie też mi nie jest potrzebna. No i jest lipa, nieprzyjemna sytuacja. Dobra, 0,56. 0,56. Ty nie, sorry, obok, przepraszam. Dobra. 3. Tak, dziękuję. Tak, potwierdziłem. Widzenia. Na fabryczną 1A. No i oddałem tą baterię. Dzisiaj był kurier. No lipa. Jeszcze myślałem, żeby sobie ją zostawić i domu być drugą. A tą sprzedać jako używaną może. Nawet nie szkoda mi ją sprzedawać jako używaną, bo można powiedzieć, że ona jest nowa.
Ile ona ma? 4 miesiące? A pewnie by trzeba ją puścić za połowę ceny. No nic, no jakoś pojeżdżę na tej jednej. Jak tą szlak trafi, to wtedy najwyżej kupię dwie. Zobaczymy. Uberek mi się pokazał, jak wychodziłem tam z galerii. Czyli tak jak zwykle. Sam od siebie nic nie da. A jak Woldy już da, to ten tak samo. Kurde. Wczoraj był 28. Ja naopowiadałem bajek, bo żebym gdzieś wyczytał w internetach, że Osmo Action 5 Pro ma premierę 28. A to gówno. Ludzie mówią, że dopiero we wrześniu. Tak samo jak GoPro. Dzień dobry. Ja mam dostawę do pana Jakuba. To zadzwonić lepiej, tak? Dobra. Halo, dzień dobry, Wolt z tej strony, ja jestem na miejscu. Tak, dobra. Do widzenia. Myślałem właśnie, że to pana, że jeszcze mi pana pokazywała aplikację w połowie. A plecak też inny, konkurencji. No dziękuję bardzo, do widzenia. No dobra, Uberek, teraz możesz coś dać. A nie jak Wolcik dawał. Mogłem to w sumie klepnąć, ale to jakby zeszło dłużej, to trochę przypał. No nic, jedziemy pod galerię. Jak wcześniej pod galerią chciał dać, to teraz może też da. To są jakieś te regiony zapotrzebowania, tak? Centrum Podgórze się ładnie świeci. $4. No więc polecimy nad Wisłę i może w stronę Kładki. Widzieliście gościa w kasku motocyklowym na rowerze. No i co? Tutaj. O, jest. Akity. Mamy Akita Ramen. Tylko nie lubię takich odległości jeździć z zupą w plecaku. Nawet w taki upał to jest taka kolejka. Nie do wiary. 671. Dobra, wejście, poczekać. Poproszę, 6-1 jest za 3 nawet. Jakby mógłby pan poczekać na zamówienie. Pewnie, jasne, no. Wolno wstanąć? To wolno. Myślałem, że chodzi o mój rower.
Tak jest. Potwierdziłem, dziękuję. Ale go zjem. Dobra, ciśniemy tym na rusznikarską. 7,5 km. Kamera mi się zagotowała, jak tam stałem w tym słońcu. Baterię może nie wiem. Wydaje mi się, że no bo jak tam patrzyłem na te dwudziestki u nich na stronie, to są z takim samym gniazdem jak te dwudziestki trójki. Czy to nie jest kwestia wielkości baterii, że różni się z tym złączem? Tylko może ja kupiłem zestawę z tą baterią, to jakiś przestarzały typ jest i teraz może robią już baterię z tamtym, co mi przyszło. Nie wiem, może spróbować jeszcze zapytać, czy nie mają czasem baterii z tamtym portem. Ciul wie. Ulica to jest zarobista. Przygrzało słoneczko. Hartnold w lewej dłoni. No, przerzutka jest do ustawienia. W ogóle nie działa. Działa. Dwa kliknięcia na manecie, jedno przerzucenie na kasecie. Jedziemy, bo ja też chcę przejechać. Ty, jaki tam korek, to ja sobie mogę zapomnieć o wjechaniu na ścieżkę na lewo. Glovo mi wysyła: cześć kurierze, dołącz do wyzwania. 125 zamówień i zyskasz 350 zł. zamówień to ja robię w miesiącu, a nie w 3 dni. No, coś stukło. Ciekawe, czy pedało, czy support. Coś mi ciepło w plecy. Ja mam tylko nadzieję, że to się nie wylało. No to może być tylko pot. A
Ale coś za ciepło. Bardzo. Dzięki, do widzenia. Wow. Przepraszam. Dzięki. Tak. Jeździ na rowerze i czytaj SMS-y. Dziadka bym rozdupcił. Nie ma zamówień. Jadę w stronę rynku. Zrobię kółeczko po plantach. A nóż widelec. W ogóle myślałem, że już dzisiaj pojeżdżę na skuterku, na Uberze. No ale... nic z tego. Wysłałem im te wszystkie papiery, OC i ten dowód rejestracyjny. Myślałem, że... czekałem tylko na zatwierdzenie tego. A tu pokazuje mi się, że muszę wysłać zdjęcie frontowe prawa jazdy. A ja nie mam prawa jazdy. No i piszę do nich. A ona mi mówi, że w polskim prawie nie potrzeba posiadać prawa jazdy, żeby poruszać się tamtym małym skuterkiem, ale u nich w firmie jest taki zapis, że to prawo jazdy trzeba mieć, bo chcą mieć pewność, że kierowca jeżdżący z ich plecaczkiem ma jakiekolwiek pojęcie o przepisach. No i później miałem problem, żeby w ogóle rower włączyć, bo dalej chciało to prawo jazdy. No i znowu do niej piszę, że już nie chcę jeździć na tym skuterze. Chcę jeździć na rowerze, a bez wysłania zdjęcia tego prawka, no to nic z tego nie będzie. No i coś tam poresetowała, ustawiła mi na dwóch pozycjach rower. No i sobie popytam dalej na rowerze. Na Uberku. Stój se, dziewczyno, stój se. Chciałem po prostu nie zepsuć wam zdjęcia. Chyba po pszczochach
koń jeździć po plantach. Nie wierzę. Myślę, że nie żartuję. Walizką na hulajce. No, dobry agent. A jak ci ludzie, to oni nie śpią na tych ławkach? Co druga ławka jest zajęta przez jakiegoś śpiocha. Ja byś tak chciał człowieku patrzeć, czy z każdym wszystko jest ok, to jeszcze byś w trąbę dostał, że go budzisz. A no, gdy chciałaś tak bez sensu jeździć. Masakra. Chyba w Jeruzalem. Z Kalwaryjskiej na Kalwaryjską. Bierę. I tak nic innego nie ma. Znaczy nie ma. Za chwilę Uberek wyskoczy. Krakowski na Kalwaryjską, ty debilu. A nie z Kalwaryjskiej na Kalwaryjską. Co za młot. Dobrze. 0,25. 0,25. 0,25, nie? Tak. Uber, ja? Uber, tak. Uber. Ja mam Volt. Volt, ja Uber. 8,9. Uber. 0,25. Volt is off. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. No i tak jeżdżę i jeżdżę. Ja tak mam robić jedno zamówienie na pół godziny za 8 zł, to przecież to się
w ogóle nie opłaca.